Bramkarz jest. Zobaczymy. Maksymilian Bąk numer 8, Marcin Raszka numer 9, Piotr Celiński numer 17. Łukasz! Sędzia! Teraz był fał. Co to było? Jest kontakt, wzdycha! Ojej. Kurwa, bo nie bramki na czym za to! Kurwa, to jest jajeczko! Pizdu! 3 metry! Skajnowo! Dawaj, bary! Odważnie! Pole! A na przed pole! Nie, ojej. Sędzia! W 77 minucie dochodzi do... Waszej Wimerek z tyłu! Chodź do mnie, chodź!
Ja pierdolę. To jest ten marsz. Pater Możesz! Szanów też jest pełnomocny. Jak wyglądał? No, pierwsza połowa bardzo dobrze. Bardzo dobrze weszliśmy w pierwszą połowę, bo praktycznie w 15 minucie już prowadziliśmy 3 bramkami. Też myślę, że jakby w defensywie funkcjonowaliśmy jako zespół dzisiaj w pierwszej połowie, naprawdę bezbłędnie, bo tam chyba w doliczonym czasie gry Mazur sobie stworzył pierwszą sytuację bramkową. No wiadomo, ja tam nie będę oceniał, ale wiem, że schodząc do przerwy, przegrywając 4-0, gdzieś tam też to morale drużyny siada, natomiast no, my byliśmy cały czas jakby głodni kolejnych bramek. Kilka sytuacji też bardzo dobrych na podwyższenie wyniku w drugiej połowie. Bramka stracona po karnym, ale też jeszcze też jakby odpowiedzieliśmy i pewnie dzisiaj zwyciężamy w Karczewie. Okej, Ząbkowia przeżyła pewną transformację w przerwie. Jaki jest cel w tym sezonie Ząbkowi? Bo z poziomu gry szapoba. Cel? Może na sezon to za dużo powiedziane, ale chcemy jak najwięcej, w każdym meczu chcemy punktować, chcemy zdobywać punkty i na razie po prostu nie patrzymy na to jakby całościowo. Chcemy w każdym meczu grać jak najlepiej i dawać radość kibicom, ale też i sobie przekładać jak najwięcej tych elementów, nad którymi pracujemy podczas mikrocyków treningowych. Transformacja tak, bardzo duża, no ale no gdzieś tam po kolei ci zawodnicy, którzy przyszli, się wkomponowują no i trzeba po prostu liczyć, że to gdzieś tam jeszcze będzie bardziej się starać, jeszcze będzie bardziej się to zazębiać. Nad tym pracujemy i liczę na to, że tak będzie. Mazur gra ostatnio słabiej. Aczkolwiek dwie porażki, ale dwie różne porażki. Z Weszło przegraliśmy dosyć pychowo dzisiaj, no zasłużenie. Jakie szanse widzi Pan w naszym starciu w Płocku, które nas czeka w niedzielę? Powiem tak, że jeśli chodzi o Płock, my graliśmy w drugiej kolejce z tą drużyną. Na pewno bardzo dobra organizacja. Dużo chłopców, którzy jakby są pod pierwszą drużynę, trenują z nimi, ale też czują, że w Płocku ta pierwsza drużyna nie gra już w Ekstraklasie, tylko gra w pierwszej lidze i tak naprawdę z tej czwartej ligi jest łatwiej wskoczyć do pierwszej ligi niż do Ekstraklasy i to się potwierdza. Po naszym meczu 4 osoby zagrały w pierwszej lidze, po naszym meczu chyba jeden chłopak z bramką. I mówię, no to jest naprawdę bardzo mocna drużyna, bardzo młoda drużyna, dobrze biegająca, dobrze zorganizowana. Szanse, no mówię, tutaj każdy mecz jest inny i tak samo tydzień temu przegraliśmy w Markach, nie mieliśmy prawa przegrać, a jednak przegraliśmy, bo byliśmy, no nie zasłużyliśmy na zwycięstwo. Dzisiaj, zgadzam się, zasłużyliśmy na zwycięstwo, bo zagraliśmy zdecydowanie lepiej niż tydzień temu. Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz przegraliśmy 0-4 do przerwy. Już myślałem, że wygramy drugą połowę, ale tylko remis. Jak to wyglądało? No jeżeli mielibyśmy pisać historię, to wolałbym tą pozytywną niż taką jak dzisiaj. Zdecydowanie przegrałem pierwszą połowę, traciłem bramkę po stałym fragmencie, za chwilę później jest rykoszet i 2-0. I kiedy chcemy wrócić na mecz, no jest już ciężko, bo Ząbkowia to jest zespół topowy tej ligi i oni nakręcili się i że powiem jeszcze nas mocniej przycisnęli, ale my zapomnieliśmy, że piłka nożna to też prosta gra i my trochę na własne życzenie zostaliśmy, schowaliśmy się i czekaliśmy, aż przyjdzie koniec pierwszej połowy, no tylko to już było 4-0. Zdarzyła się dziwna sytuacja, pierwszy raz to widziałem,
nagle kapitan opuścił boisko, po czym wrócił. O co chodziło? Te kulisy zostawmy dla siebie. Chciałem trochę tutaj rozśmieszyć sytuację. Tak powiem, na ławce padło hasło, że dzwonili z Radia Z i musiał odebrać telefon, bo miał szansę na wygraną. I w tą dziesiątkę dosyć dobrze graliśmy. W ogóle druga połowa graliśmy nieźle. Nagle cztery zmiany bardzo w przerwie i później piąta spowodowały, że my nakręciliśmy się i to, co powiedziałem. Nie zmieniliśmy umiejętności, jeżeli chodzi o sposób grania, po prostu głowa. Weszliśmy mocniej w mecz, szukaliśmy kontaktu, szukaliśmy pojedynków, nie byliśmy schowani. W pierwszej połowie zdecydowanie pod tym kątem byliśmy po prostu dużo zespołem słabszym. Dwie różne porażki, ta w Warszawie i ta dzisiejsza zupełnie. Jak ząbki nas pogryzły, rozgryzły i wygryzły, jakby to będzie w Płocku wyglądało? Tak, dwa różne, bo po meczu z Weszło wiedzieliśmy, że ten punkt, tam uważam, że zasłużyliśmy na ten punkt. Dzisiaj z perspektywy meczu, no co mogę powiedzieć, przegrywamy 5-1 i tu nie ma najmniejszego, że tak powiem, gdybania. No, przegrywamy zasłużenie i tych punktów nie ma. Mecz z Wisłą Płock, u nich na boisku moim zdaniem to będzie nasz najtrudniejszy mecz wyjazdowy w całym tym sezonie, ale już dzisiaj zamknęliśmy temat, jeżeli chodzi o głowy i szatnie dzisiejszego meczu. Jutro spotkamy się na treningu i myślimy tylko o Wiśle Płock, zostawiając ten bagaż niepotrzebny z tego meczu. A jak stoimy siłami? Bo to jednak trzeci mecz w systemie co trzydniowym. Będą roszady? Co mecz, że tak powiem. Może inaczej. Ciężko, żeby po meczu, kiedy przegrywasz 5-1, zmian nie było. Dzisiaj zmiennicy pokazują, że nie wszyscy, ale część z nich wykorzystała swoją szansę i pokazała, że ta szeroka kadra jest naszym atutem i na pewno zmiany będą. Czy to będzie jedna zmiana, czy pięć, na dzisiaj nie ma co gdybać, bo zobaczymy, jaka to dyspozycja, zobaczymy, czy ktoś ma jakieś urazy, no i przede wszystkim spokojna analiza tego, co się wydarzyło dzisiaj i to, co nas czeka z Wisłą Płock, zdecyduje, kto wyjdzie w podstawowym składzie.